Witam bardzo serdecznie. Przeżywamy już dzisiaj kolejną niedzielę. Już nie wiem, którą z rzędu razem spędzamy. To już jest chyba kilkadziesiąt odcinków. Bardzo dziękujemy za ten pozytywny odzew, za to, że e-mailujecie do nas i nieraz po Gorlickim Rynku, jak się przechadzamy, to jest tyle komunikatów zwrotnych, że tak pięknie nam przychwalacie, że się to podoba, to tym bardziej nas uskrzydla, by się przygotować i tłumaczyć to Słowo Boże. Szczególnie dziękujemy za modlitwę chorym ludziom, którzy po domach nie mogą przyjść do kościoła i słuchają właśnie nieraz kilkunastokrotnie tych samych odcinków, które w telewizji są właśnie puszczane. Dziś Pan Jezus pyta swoich uczniów, za kogo uważają mnie tłumy, by następnie pogłębić to pytanie, za kogo wy mnie uważacie. I w tym pytaniu, zobaczcie kochani, że jest taka, myślę, trochę pokusa, że skoro Jezus pierwsze pyta o tłumy, potem o nas, żeby powiedzieć na przykład, skoro tłumy uważają cię, Panie Jezu, za to i za tego i za tego, to my będziemy podobnie uważać. Więc, kochani, musimy tu być bardzo ostrożni w naszym życiu religijnym, aby tak we wszystkim nie sugerować się i nie pójść za, mówiąc językiem biblijnym, za tłumem. Tłum ma swoją specyfikę, tłum ma swoją właśnie określoną charakterystykę, ale nasza wiara musi mieć w sobie coś indywidualnego, coś naszego, coś, co, moi drodzy, będzie pochodziło tylko z naszego serca. Istnieje, tydzień temu na ten temat rozmawialiśmy, że człowiek nie jest sam, że potrzebuje społeczności, by wzrastać. Jednak, kiedy to społeczność staje się wyrocznią wiary, a nie moja prywatna relacja z Bogiem, a nie Bóg sam, a nie tradycja Kościoła, Biblia, a ludzie decydują, w co ja mam wierzyć, jak mam wierzyć, to wtedy no, nie jest to właściwe, kiedy człowiek dorosły, dojrzały w wierze sugeruje się, patrzy po innych, jak mam wierzyć, kiedy iść do kościoła, co ludzie powiedzą, to wtedy jest to niedojrzałe. Pan Jezus w końcu pragnie zadać Tobie pytanie, kim jestem dla Ciebie? Czy jestem kimś po prostu, gdzie trzeba odrobić pańszczyznę i pójść do kościoła w niedzielę, bo wszyscy idą? Czy też jestem dla Ciebie miłością Twego życia, centrum, sednem, za kogo Ty mnie uważasz? I my się boimy takich pytań skierowanych do nas. Zobacz, nieraz kiedy mówi ksiądz do Ciebie z ambony, jak bardzo łatwo przynosisz słowa Ewangelii, słowa kazania, a to pewnie ksiądz mówi o tamtym człowieku, o sąsiedzie, o sąsiadce. Więc kochani, uczmy się, zwłaszcza kiedy jesteśmy na mszy świętej, że to dla mnie Chrystus umiera, dla mnie, do mnie mówi ksiądz Słowo Boże, tą miłość Chrystus okazuje mi. A dopiero potem ewentualnie troszczmy się o wiarę drugiego człowieka. Bardzo mi się ta myśl podoba, że nie tracąc tego, że jestem członkiem wspólnoty, że mistyczne ciało Chrystusa, którym jest Kościół, jest bardzo ważne i wspólnota jest ważna, to jednak też Pan Jezus mówi nieraz w Ewangelii, idź, zamknij się do swojej izdebki sam osobno i skieruj modlitwę do Boga, który jest w niebie. Stąd w naszej prywatnej pobożności powinno mieć miejsce modlitwa indywidualna, taka intymna zażyłość z Chrystusem, gdzie ja wiem, kim On jest, gdzie On jest moim Bogiem, gdzie jest moim Mistrzem Boskim, ale także powinna być modlitwa wspólnotowa wyrażana w trakcie liturgii. Wszystko powinno mieć swoją miarę i proporcje, czyli i intymna relacja indywidualna, codzienna z Bogiem oraz takie przestrzenie modlitwy, gdzie ona jest wyrażana wspólnotowo. I my, kochani, potrzebujemy tej indywidualnej naszego indywidualnego wymiaru wiary. Dlaczego? Bo gdyby na przykład wokół Ciebie, w miejscu pracy, w Twojej wiosce, ludzie wokół Ciebie nie pokazywali Ci piękna wiary, to jeżeli nie zachowasz swojego osobistego kontaktu z Bogiem,
będziesz ginął, będziesz umierał, będziesz schodził coraz bardziej na dół. Twoja indywidualna perspektywa wiary pozwala ci utrzymać więź z Panem Bogiem pomimo nieraz złego otoczenia. Dodatkowo może będziesz ty tym jednym z apostołów, którzy dla Chrystusa będą cierpieć, ale którego ofiara, ciche, może białe męczeństwo w pracy, w szkole, ukazywanie piękno chrześcijaństwa pociągnie te tłumy za Chrystusem. Inni patrząc na ciebie będą się pytać, kto to jest? Chrześcijanin, on wierzy w Chrystusa. Dlaczego? Bo widzimy jego życie. Może właśnie ty będziesz tą jedną, jedyną osobą, której indywidualna, silna, mocna relacja z Bogiem będzie takim sznurem, siecią zarzucaną na ryby, na innych ludzi. I będziesz łowił dla Chrystusa jak Piotr Rybak, który odpowiedział, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No. In her.